Trójce. Co było główną przyczyną podjęcia tej decyzji o zaprzestaniu dalszej akcji górskiej na K2? No, ten dzisiejszy rekonesans Janusza i Adama do bazy wysuniętej i sprawdzenie, jak wygląda dalsza droga, spowodował to, że wyprawa musiała się zastanowić nad dalszym postępowaniem. Mianowicie okazało się, że to załamanie pogody, które trwało kilka dni, i ten opad śniegu spowodował to, że liny są przykryte warstwą śniegu. Jest niebezpieczeństwo lawin na tej dolnej, w tym dolnym odcinku. I w związku z tym Janusz i Adam wrócili do bazy, odbyła się narada, przeanalizowano możliwości dalszego działania, przeglądnięto jeszcze raz tą prognozę pogody. Przypominam, że te dotychczasowe prognozy pogody nam się sprawdzały. Z prognozy wynikało tak, że to dobre okno pogotowe będzie 11 marca, dosyć krótkie. No więc do tego czasu, nawet w trochę tej złej pogodzie, udałoby się odbudować tę linię obozów i założyć obóz trzeci na wysokości 7400 metrów. Można byłoby tam spędzić noc, ale trzeba by było wrócić do bazy, żeby ta aklimatyzacja zadziałała. I wtedy nie ma już szans według prognozy pogody na kolejne okno pogodowe, bo od 12 marca ten wiatr na wysokości 7000 metrów i powyżej ma być 70 do 100 km na godzinę, a to uniemożliwia jakiekolwiek działanie na takiej wysokości. Więc po racjonalnym przeanalizowaniu tych możliwości koledzy doszli do wniosku, że no nie ma szans na skuteczny atak szczytowy i w związku z tym postanowili tą wyprawę zakończyć. Teraz będą czekali parę dni na tragarzy, którzy dojdą do bazy, a później ich trekking w dół. Znowuż te 5-7 dni. Jeepami z Askole do Skardu, ze Skardu samolotem do Islamabadu, no i powrót do Polski. Jak nastroje w zespole, bo to z jednej strony na pewno radość, że będą już gdzieś mogli wracać do domu, z drugiej strony no pewnie trochę ta porażka boli. No jak dzisiaj rozmawiałem z bazą, no to próbują do tego podejść racjonalnie, już może bez tych zbędnych emocji. No i wygląda na to, że zrobili wszystko, co było możliwe. Przypomnę, ta wyprawa minęło 30 lat od tej pierwszej wyprawy zimowej na K2 organizowanej przez Andrzeja Zawadę, i kolejna generacja polskich himalajstów zimowych miała możliwość zmierzenia się z K2, z tą górą gór. I wydaje mi się, że to doświadczenie jest kluczowe. Wyprawę nie można powiedzieć, że to była porażka, bo wyprawa, przypominam, zaliczyła świetną akcję ratunkową. Elisabeth Revol żyje dzięki tej akcji. Poza tym na samej górze robili wszystko to, co do nich należało, próbowali, ale no, nie mieliśmy w tym roku szczęścia zbytniego do pogody. Wydaje się, że to doświadczenie jednak zaprocentuje. K2 dalej jest niezdobyte zimą, dalej ta góra czeka na kolejnych śmiałków, którzy się z nią zimą postanowią zmierzyć. Ja mam wielką nadzieję, że to będą znowu Polacy. PHZ, co dalej z programem? No nie wiem, zastanowimy się dalej, czy uda się zorganizować kolejną wyprawę na K2 a jak powinien działać program Polski Himalaj Zimowy, no to jest czas na to, jak chłopcy wrócą, i nad tym się zastanowić. Szkoda tych doświadczeń, o których Pan mówił. No te doświadczenia są, tu jest rola Polskiego Związku Alpinizmu, zarządu, może należy ten program jakoś zmodyfikować. No ja już go próbowałem modyfikować, żeby nie był tylko nakierowany na to wspinanie zimowe, ale również brał pod uwagę rozwój wspinania trudnego, technicznego na górach niższych.